Dzisiaj dzień ze zwierzętami. Tutaj Kosper aka latająca wiewiórka, Dominika aka panda i Daniel aka Daniel. Jedziemy na małpy. Ale przed tym jeszcze śniadanko, kawusia oraz łakocie i witaminki. A na sam koniec ściana płaczu. I z gotówą i wałówą wyruszyliśmy pociągiem z Osaki do centrum Kyoto, gdzie przesiedliśmy się na autobus, aby wyjechać bardziej na północną stronę miasta. Też fajny protip, jeżeli jesteście zbieraczami różnych stempelków, na każdej stacji w Japonii oraz na różnych atrakcjach można przybić stempel i mieć potem taką fajną pamiąteczkę. Dojechane do Arashiyamy, czyli do miejsca, które jest tak naprawdę w Kyoto, a tak naprawdę trochę nie. I idziemy tutaj troszkę z buta, żeby zaoszczędzić pieniądze oczywiście. I czas na las bambusowy. Jaracie się, moi drodzy? A bardziej bambusy czy te, czy małpy? Małpy. No tak. Ciekawostka w ogóle, w różnych miejscach Japonii są różne kolory tych automatów, żeby się fajnie właśnie wtapiały w otoczenie. Kupujecie coś? Nie, nie mam melonowej pandy. Turysty? Na herbatki. Trzeba następnego. No dobra. Kolejny za 5 metrów, czyli tam. Dosłownie kilka dni i wszystkie sakury zaczną tutaj nam pączkować pięknie. Turysty przyjechały na sakurę. A sakura stwierdziła... I właśnie wchodzimy do waszego pierwszego lasu bambusowego, czy już byliście? Chyba pierwszy. O, to może będą pandy. Nie będzie. Co? Pierwszy spocik na odpoczynek, jest trochę miasta, mamy też baby kasuteri w czterech smakach, mamy matcha, mamy cheese, castado i czekoladę. Zobaczymy, co dzisiaj wydropię jako pierwsze. Matcha! Juhu! Ale akurat matcha bardzo lubię, wczoraj miałem takiego niefarta, że po prostu ciągle mi matcha dropiło albo castado, a mega chciałem coś innego też. Me and you and you and me and your friend Steve. Tu 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 Steve. Tu 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 Steve. Tu 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 Steve. Nie, bo to miałeś tak naskoczyć na mnie, się tak sobie... Nie, ten, twoje pierwsze sakury. Ale ładne, akurat to jest spoko. No przechadzają się. Zaczynają się. Jakby do góry zrobi. Ale trzeba przyznać, jest tutaj ładnie, łapcie przebiteczki. Przyjemnie w tym ogródku, ale zmierzamy teraz zobaczyć małpę, czyli główną atrakcję dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że ona wypali. Bambusy za nami, ogród za nami, małpy. Zakupoholik. Ciepłe czy zimne? Hotto. Hotto? Jest 45 stopni na dworze. Ty bierzesz hotto. Ale nie no, chory jesteś, więc możesz. Ale będą małpy. Już dwie nagrywam. Oj, to co mówiłem. Tutaj automat jest czerwony, dlatego że fituje ze świątynią, w której jesteśmy. A tam już kolejeczka do parku małp. Dwie uciekły! Co jest małpy? Małpy. Obstawiamy, czy cała droga będzie schodami, czy będzie potem po prostu pod górkę? Ja myślę schody. Schody też, czyli dwa schody, jedna górka. Zobaczymy, kto wygrał.
Nie, nie, nie mów jeszcze hop, póki cię nie wrzucę tam. Jeszcze mogą być schody, okej? Ale mogą być, ale trzeba być ciągle. No tak, ale to takie może być, wiesz, 10 metrów dla odpoczynku, a potem znowu schodzony. I Kyoto. Oh, wow. Oh, wow. I co, głupio ci Daniel, że znowu schody są? Oficjalnie wygrałeś, Daniel. Nie było schodów tak dużo, jak myślałem, że będzie. No, zna lepiej Japonii niż ja, nie? To on tutaj mieszka pół roku. Wiem, jak dojść do małp. Do swoich. Do swoich. O, małpa! I tak właśnie wyruszyliśmy na górę Arashiyama, gdzie na szczycie znajduje się park małp Iwatayama. Droga zajmuje około 30 minut i co chwilę zapiera dech w piersiach przez piękne widoki na Kyoto. Góra jest domem dla ponad 120 dziko żyjących małpek, które biegają turystom pod nogami. Zabrania się łapania kontaktu wzrokowego i kłócenia koło zwierząt ze względu na bezpieczeństwo. Jest opcja kupienia karmy, aby je feedować, oraz wiele ławeczek z panoramą miasta. Fajne. Od 1 do 10 ocenka? 10. Boże, to było tak super. Małpy miały dupę, sikały. Srały. Było super. Grzebały się w dupie. O, też było. Nawzajem. Nawzajem. Ale mama dbała o babyka i nosiła go na rączkach. No, ale nie, ogólnie polecam to miejsce. Naprawdę było świetnie. Ja się dobrze bawiłem i tanio, bo ile? 600 jen? 600. No. Git. To jest taka lajtowa cena, jeżeli chodzi o wstęp do rezerwatu, tak naprawdę. Plus widoczek. Plus widoczek. Przyjmuję tego vloga. Mini przystanek w mini stopie. Idziemy zobaczyć, czy tam będzie mikrocypek. Po godzinnej wycieczce pociągiem z Kyoto dojechaliśmy do Nary. Witamy w Narze, czyli w kolejnym pięknym mieście z zwierzakami. Zbliżamy się do Nara Parku. Ostatnio jak nagrywałem vlog z Nary, w Nara Parku byłem już po zmroku i tam praktycznie niczego nie nagrałem. Tym razem jeszcze godzinkę mamy jasno, więc idealnie ponagrywam trochę jelonków. Trochę pojemy z jelonkami. Dobre? Dobre. Zostaw trochę dla nich. To moje. Tak, jedz przy nich. Tak. Dobre, chcecie? To jest naprawdę dobre. Żal to dawać im, nie? No. To, co właśnie kosztowaliśmy, to jedzenie, które można kupić dla jeleni i zabrania się karmienia czymkolwiek innym. Nara Park, w którym jesteśmy, jest parkiem położonym praktycznie w centrum Nary. Jest on bardzo rozległy i jest w nim wiele świątyń, lecz tym razem skupiliśmy się na jelonkach! Co lepsze? Jelenie czy małpki? Chyba porówno. Wow. Jelenie. Jelenie są fajne, bo można w interakcję wchodzić, nie? To jest taki side quest trochę. Masz jedzenie, to możesz z nimi porozmawiać. Zachowują się jak pieski trochę. Jak mi się pokaże, tu upadło, to jedzą. Jesteśmy już w Shinsekai, a to tylko znaczy, że zbierzamy się do maka. Tak naprawdę jedyną taką sakurową rzeczą był ten Mac Fizz Strawberry, więc zobaczymy, czym to będzie. Wygląda naprawdę całkiem ładnie. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Wow! To jest naprawdę dobre, ale słodkie w cholerę. Co to ma wspólnego z sakurą? Pojęcia nie mam, ale buja, dobre. A do tego jeszcze double cheeseburger, który wygląda jak potwór, ale trzeba się przed imprezą naszykować.